Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego. Druki nr 2180 i 2273. Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Piotra Tomańskiego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam przyjemność przedstawić stanowisko Komisji Finansów Publicznych w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, druk nr 2180. Projekt ten ma na celu zmianę ustawy z 14 marca 2003 roku, gdzie proponowana zmiana polega na dodaniu artykułu 5b. Artykuł ten umożliwia udzielanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego pożyczek z budżetu państwa przy zachowaniu wymogów dotyczących zobowiązań podporządkowanych, o których mowa w artykule 127 ust. 3 punkt 2 litera b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. W ten sposób powstaje jeszcze jedno narzędzie służące poszerzeniu liczby źródeł finansowania programów rządowych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W dodanym ustępie drugim artykułu 5b mowa jest o tym, że za taką pożyczkę rozumie się również objęcie przez Skarb Państwa wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dłużnych papierów wartościowych. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu projektu ustawy oraz przyjęciu autopoprawki zgłoszonej przez panią poseł Izabelę Leszczynę przyjęła poselski projekt ustawy głosami 47 posłów głosujących za, 2 posłów wstrzymało się od głosu. Pragnę dodać, że wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są objęte prawem Unii Europejskiej. W związku z powyższym Komisja Finansów Publicznych, w imieniu której mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie, wnosi o przyjęcie przez Wysoką Izbę poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi.